napisałem do niego, żeby był dzielny, że walczy z armią ciemności i jest po stronie dobra. A on mi wysłał: dziękuję, tato. Bractwo, może wejdźcie, halo. Wejdźcie. To, co zrobił, szanuję i szanowałem od początku. Dokonał wyboru, w pełni świadom tego, że podejmuje ryzyko, ale on chciał wolnego narodu, ochrony Polski, Europy i świata. Zapewne zapytujemy się, dlaczego ta śmierć świata. Pozostał smutek, żać. Pokazywać sobie wdzięczność. Pojawi się to najgłębsze i najbardziej fundamentalne. Trzeba zwracać się do Unii Europejskiej, do wszystkich, żeby zakończyć tą wojnę w Ukrainie. Niepotrzebnie giną ludzie i to młodzi ludzie. Daniel był wyszkolony. On był bardziej wyszkolony jak inny zawodowy żołnierz. Broń! Prezentuj! Broń! Kolega z podwórka, razem się wychowywaliśmy, zawsze pomocny, bezinteresownie pomocny, przekonany w swoich zawsze wartościach. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Dotyczy nie tylko na zewnątrz. My też musimy na swoim podwórku terem i pozostaniesz w naszej pamięci. Nie te ordery. One nie potrzebują Twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź.